ku Babilonowi. Słowo o ruchu ekumenicznym. Zjednoczenie chrześcijan. Mowa o nim jest dziś na porządku dziennym. Lecz niestety większość chrześcijan rozprawiających na ten temat nie pojmuje, co mówi o tym Pismo Święte, pomijając już fakt, że wielu nie uznaje autorytetu Biblii. Wielorakie usiłowania podejmowane w celu zlikwidowania rozdwojenia w chrześcijaństwie sprzyjają raczej chaosowi, który z kolei prowadzi do powstania Babilonu, jaki prorocko jest nam ukazany w objawieniu rozdział 17 i 18. Należy jednak podkreślić, że w usiłowaniach tych mimo wszystko jest wiele cennego i wiele wartościowego. Jedność chrześcijan istnieje, chociaż ci, którzy mieli ją przedstawiać, zawiedli. Jak kosztowna jest jedność chrześcijan, nie jest ona ideałem godnym osiągnięcia, do którego chrześcijanie mieliby dążyć, lecz rzeczywistością. Zaś wierzącym wypada ją zaznaczyć, odrzucając wszystko to, co buduje człowiek. Jedność tę tworzą wszyscy prawdziwie wierzący i tylko oni. Mimo że zmieszani są oni w tak zwanym świecie chrześcijańskim z nominalnymi wyznawcami, to Pan zna tych, którzy są Jego, jak mówi 2 Tymoteusza 2,19. To pierwsza strona pieczęci oparta na mocnym gruncie Bożym. Nie pozwólmy w tych ciężkich czasach, w których żyjemy, ograbić się z tej posilającej pewności. Jedność rodziny Bożej. Bóg ma swoje dzieci tak wśród członków różnych kościołów, jak też w niezliczonych odłamach chrześcijańskich. Oni są jedno. To odpowiedź na modlitwę Jezusa, jak to jest zapisane w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 20 i 21 werset. Są oni znowa zrodzeni i posiadają to samo życie, tę samą naturę, co Chrystus. Ich jedność będzie we wspaniałości objawiona przed światem. Jak mówi werset 23. Lecz istnieje już teraz, aby świat wierzył, że Jezus jest posłańcem od Ojca. Werset 21 rozdziału 17 Ewangelii Jana. Nie mamy zatem jej tworzyć, tylko dać dowód jej istnienia. Jedność rodziny Bożej rzeczywiście istnieje poza światem. Świat jest wezwany do wierzenia, a ponieważ uchyla się od tego, będzie musiał w przyszłości, gdy wierzący będą zgromadzeni w jedno, poznać to, w co przedtem nie chciał wierzyć. Jedność więc, w myśl zasady Bożej, jest rzeczywistością dla tych, którzy nie są z świata, jako i Pan nie jest z świata. Jana 17 rozdział, werset 14-16. W przeciwieństwie do szeroko rozpowszechnionego zdania, wierzący mogą jako cudzoziemcy na tej ziemi wykonywać boskie poselstwo skierowane do świata. Jedność zgromadzenia, ciała Chrystusowego. Wierzący tworzą Kościół, czyli zgromadzenie Boże, które On nabył dzięki przelanej krwi swego Syna, o czym mówią Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 28 werset. Zgromadzenie jest tworzone na ziemi od dnia Zielonych Świątek, kiedy to Duch Święty zstąpił z nieba, aby ochrzcić wierzących w jedno ciało. Czytamy o tym w 1 Koryntian 12, rozdział 13, werset. Pozostanie ono tutaj tak długo, aż Pan przyjdzie, by zabrać je do domu ojcowskiego.
jedność ciała Chrystusa, jak też rodzina Ojca, jest doskonała i niewzruszona. Jedno jest ciało i jeden duch, mówi nam list do Efezjan, 4:4. Wszyscy wierzący przez Ducha Świętego są połączeni z Chrystusem, uwielbioną głową w niebie. Jeśli więc chce się tworzyć jedność, która już istnieje, nie równa się to zaprzeczeniu jej egzystencji? Próby tworzenia jedności chrześcijan oznaczają nieuznawanie dzieła Bożego. Jedność ta jest żywa i powinna objawiać się przez tych, których obejmuje. Niewierność chrześcijan, a wierność Chrystusa. Jest więc prawdą, że jedność ta z winy wierzących nie jest widoczna. I to już od bardzo długiego czasu, aby nie powiedzieć od pierwszych dni Kościoła tu na ziemi. Gdyby zgromadzenie pozostało w takim stanie, w jakim znajdowało się na początku, to wszyscy wierzący i tylko oni wykazywaliby to samo życie, zaznaczaliby przy stole pańskim jedność ciała Chrystusowego, a Duch mógłby z mocą działać w ich środku. Zaniedbali oni świadectwa, które powinni złożyć, ale to nie zmienia faktu, że każdy z nich tu na ziemi jest wyznawcą pewnego świadectwa, które zależy od ich duchowego stanu. I dziś wszystkie członki rodziny Bożej jako członki ciała Chrystusowego są organicznie połączone i upominane zachować jedność ducha, ponieważ jedno jest ciało. Zgromadzenie, które jest jego ciałem. Chrystus miłuje je jako swą oblubienicę. On się za nią oddał w ofierze, pielęgnuje ją, żywi i oczyszcza. Czy może być coś bardziej pokrzepiającego, jak świadomość miłości Chrystusowej wobec zgromadzenia? Bez niej serce w trudach i bojach bardzo prędko uległoby wyschnięciu. Jego miłość jest trwała i wierna, pełna pieczołowitości i prawdy. Zgromadzenie istnieje tylko na mocy tej niezmiennej miłości. Jak się to dzieje, zastanawiał się przed stuleciem pewien wierny sługa Boży, że ze wszystkich stron padają pytania, gdzie jest Kościół. Jednak Chrystus go nie zapomniał. G.V.W. był autorem tych słów. O Panu Jezusie jest powiedziane, że On wywołuje to pytanie w sercach chrześcijan. Dla zgromadzenia pokonał On śmierć, szatana, świat i bramy Hadesu, nie przezwyciężą Kościoła. Chrystus widzi go takim, jakim On samego siebie przedstawi, to znaczy uwielbionym. Obyśmy jednak w taki sposób napełnieni byli Duchem Chrystusowym, abyśmy w każdym wierzącym widzieli dziecko Boże, członka ciała Chrystusowego i jako takiego miłowali go. Zachować jedność ducha i wyrażać je oznacza to jedno ciało. W ten sposób będziemy mogli zachować jedność ducha w związce pokoju. Nie nakłoni nas to do wzajemnego umacniania się w złym, lecz przeciwnie, zachęci do posłuszeństwa. Nie będziemy wtedy uznawać za chrześcijan tych, którzy w widoczny sposób nie posiadają ani życia, ani ducha. Apostołowie Piotr, Jan i Juda, jak też Paweł, demaskowali fałszywych chrześcijan, fałszywych braci, którzy ubocznie weszli, o czym czytamy w Galacjan 2:4, lub ubocznie się wcisnęli, jak mówi Juda 4, lecz w obecnym zamęcie nie zawsze łatwo ich poznać. Tutaj musi być wzięty pod uwagę drugi napis pieczęci.
Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto mianuje imię Chrystusowe. Drugi list do Tymoteusza, 2, rozdział, 19, werset. Pewność, że Pan zna tych, którzy są Jego, nie uprawnia nas, by pod powłoką jedności ducha praktykować złączenie między dobrem i złem, prawdą i błędem. Odłączenie od zła ma charakter osobisty. Każdy, lecz wierny jest zaproszony z tymi, którzy wzywają Chrystusa z czystego serca, dążyć do wiary, miłości i pokoju. Miłość cierpi, jeśli nie może obcować z tymi, którzy chociaż niewątpliwie są chrześcijanami, nie stosują się do wskazówek, by odłączyć się od zła. Lecz przez nasze postępowanie zachęcanie ich do pozostania w niesprawiedliwości, od której należy się odsunąć, oznacza wprost zaprzeczanie miłości. Weźmy pod uwagę 1 list Jana, 5 rozdział, werset 2. Nie ma innej drogi Bożej. Bóg bowiem nie chce żadnej społeczności między światłością i ciemnością. Uczy nas o tym 2 list do Koryntian, 6 rozdział, 14 werset. Posłuszni Jemu znajdują się razem na trwałym fundamencie pozostawionym przez Niego. Mają do swej dyspozycji wskazówki i instrukcje słowa, które są dane zgromadzeniu na wszystkie czasy. Czy jest dwoje, 100 albo miliony, nie zmienia to przywilejów i odpowiedzialności zgromadzenia. Nawet w małej liczbie wierzący mają poświadczać, że zgromadzenie istnieje. Jedność ciała zostaje wyrażana zasadniczo przy stole pańskim. W jednym ciele, jak czytamy 1 list do Koryntian 10:17, w jednym chlebie. Ci, którzy uczestniczą w łamaniu chleba, poświadczają istnienie ciała Chrystusa, aczkolwiek są świadomi faktu, że nie są jedynymi członkami. Ciąży na nich odpowiedzialność postępowania zgodnie z zasadami Słowa Bożego. Przez symbol ten dają oni wyraz istniejącej jedności, której nie potrzeba tworzyć, ale wystarczy przedstawiać ją w miłości i prawdzie. Jedność ciała Chrystusowego nie ma nic wspólnego z dążeniami ruchu ekumenicznego. Prawdy wspomniane są w większości naszych czytelników zapewne znane. Przy wzmożonej czujności można je zachować i to właśnie teraz, gdy czyni się wszystko, aby zjednoczyć liczne korporacje chrześcijańskie. Wielki prąd ruchu ekumenicznego przyciąga większość protestanckich kościołów i społeczności, jak też anglikański i ortodoksyjne kościoły wschodu. Wszystkie one należą do Ekumenicznej Rady Kościołów Chrześcijańskich, która została utworzona w 1927 roku. Ściąga ona na siebie uwagę Kościoła katolickiego, który jest tym zainteresowany, a równocześnie zaniepokojony, lecz jak dotąd wykazał niewielką współpracę. Uzasadnione życzenia i sprzeczne cele. Usiłowanie te z pozoru są bardzo piękne. Mają one odpowiadać potrzebie zjednoczenia, którą wobec rozdrobnienia odczuwa większość chrześcijan, doświadczając je jednocześnie szczerych uczuć zawstydzenia i boleści. W niektórych kołach zgadzają się z modlitwą Abbe Couturier: widzialna jedność Królestwa Bożego przyjdzie tak, jak życzy sobie Chrystus i przez środki, które On pochwala. Na otwarciu II Soboru Watykańskiego papież Jan XXIII mówił o odważnych,
i przybierających na sile wysiłkach różnych stron, aby przywrócić widoczną jedność wszystkich chrześcijan według woli boskiego Zbawiciela. Bulla Humanae Salutis. 25 grudnia 1961 roku. Zwolennicy tej idei powołują się na miejsca z Pisma, zwłaszcza na arcykapłańską modlitwę z Ewangelii Jana 17 rozdziału. Wielu z nich ma pewną znajomość istniejącej jedności, która obejmuje wszystkich prawdziwych wierzących i tylko ich. Nazywają ją zresztą niesłusznie niewidzialnym kościołem i sądzą, że poszczególne kościoły stały się winne grzechu rozłączenia. Lecz śledźmy ich dalsze wywody. Ruch ten korzysta z niezaprzeczalnej działalności Ducha Świętego, który doprowadza wierzącego do świadomości, że przyjście Pana wkrótce nastąpi. Duch pobudza zbawionego do oczekiwania Pana. Echo wołania o północy, Mateusza 25:6, jest aktualne nadal. Kto słyszy, niech rzecze, przyjdź. Objawienie 22:17. Jedność Kościoła znajdzie kiedyś we wspaniałości swoje dokończenie, a my możemy się zjednoczyć z modlitwą chrześcijanina, który prosił Boga, aby jednak w tych ostatnich czasach oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa mogła się rozwinąć potężna działalność Jego Ducha. Po czym dodał, dla czci Twego Syna jest koniecznością, aby przyszedłszy tutaj na ziemię, zastał lud, który go oczekuje. Jak nie mamy sobie życzyć, by prawdziwe dzieci Boże jako cudzoziemcy na ziemi rzeczywiście stanowiły jedno i były gotowe wejść do swej górnej ojczyzny, krocząc tu w miłości, wierze i nadziei, w oczekiwaniu na niewypowiedzianie chwalebną przyszłość? Możemy, jak się zdaje, powiedzieć tylko, co następuje. Jesteśmy jedno. Porzućmy zatem wszelkie wzniesione przez ludzi ściany między wierzącymi, a zamiast tego zachowajmy wszyscy starannie boską prawdę, utrzymując przedział między wierzącymi a światem. Lecz niestety te sprzeczności występują wyraźnie. Członek ciała Chrystusa i członek pewnego kościoła to zupełnie dwa różne pojęcia. Po pierwsze mówi się, starajmy się być jedno, zachowując jako grupa swoją odrębność bez względu na to, czy wszyscy są naprawdę wierzącymi lub też tylko zwykłymi wyznawcami. Wyraża się pragnienie jedności, lecz pozostaje się nadal reformowanym, prawosławnym, anglikaninem i tak dalej. Te różne wyznania zjednoczyłyby się nawet z kościołem rzymskokatolickim, gdyby ten tylko na to przystał. To pojmowanie jest tak silne, że członkowie poszczególnych denominacji bronią się energicznie przeciwko każdemu prozelityzmowi. Jeżeli myśli się o próbie, by skłonić kogoś do przejścia z jednej grupy do drugiej, uparta krótkowzroczność przeszkadza dojrzeć, że istnienie rozmaitych kościołów zaprzecza jedności prawdziwego kościoła, czyli zgromadzenia. Ci, którzy rozprawiają głośno o zlikwidowaniu granic między ugrupowaniami, nie przestają wznosić takowych przed swymi kościołami. Podkreślają własne wyznanie wiary i własny obrządek. Obecnie, jak nigdy dotąd, należy podkreślić wyraźną różnicę między ludzkimi wyznawcami, kaznodziejami i kapłanami wszelakiego stopnia, a systemami, do których się zaliczają. Uznajemy ogromne dzieło Ducha Świętego, który przynosi życie duszom, i cieszymy się błogosławioną działalnością łaski odbywającej się na drodze czynnego poświęcenia i osobistej świętobliwości. Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby kiedykolwiek zapomniał o tym, co się dla Niego czyni.
lecz pojęcie członki ciała Chrystusowego, jesteście ciałem Chrystusowym i członkami, każdy z osobna, jest im obce. Czytamy w 1 Koryntian 12, 14, ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. A więc ciało Chrystusowe składa się z wielu członków, a nie z różnych ciał i korporacji. Jest to sprzeczne z Pismem Świętym. Poszczególni członkowie są widziani tylko jako członkowie jednego kościoła, a jeżeli uważa się ich za członków ciała Chrystusowego, to tylko za pośrednictwem przynależności do jakiegoś kościoła. Zadaniem kościołów jest porozumienie się między sobą, aby osiągnąć ten cel. W myśl projektu pewnego wpływowego rzecznika ekumenicznego każdy kościół powinien uznać pozostałe gminy chrześcijańskie, z którymi nie ma społeczności, za prawdziwe kościoły Chrystusowe. Inaczej mówiąc, można dojść do jedności, gdy się przedtem zatwierdzi rozłączenia. Przywódcy ruchu ekumenicznego spodziewają się bez wątpienia dokonać z biegiem czasu pewnego połączenia między protestanckimi denominacjami, a wtedy będą mogli łącznie z prawowiernym i rzymskim kościołem utworzyć wielki twór, oczywiście przy wzajemnym tolerowaniu swych poglądów. Tak więc stwierdza się, że rozdzielenia pozostaną, a jedynie etykietki będą usunięte albo, a to byłaby dalsza niekonsekwencja, owa mieszanina o sprzecznych elementach będzie zadeklarowana jako pewna jedność. Jedność ciała Chrystusa nie stanowi ani zewnętrznego ujednolicenia widzialnych kościołów, ani powszechnego uzgodnienia pewnych przekonań kosztem podstawowych praw chrystianizmu. Skąd pochodzą rozłączenia, jeśli nie z faktu, że duch ludzki usunął działalność Ducha Bożego? Chrześcijańska wiara, w cudzysłowie, była przez różne osoby rozmaicie naświetlana. Każda denominacja wyznaje ją odpowiednio do swego zapatrywania. A więc, gdy pozornie wykazuje się tyleż zapału, aby się pojednać, jak niegdyś by się rozdzielić. Jak pewien katolicki pisarz się wyraził, kościoły mówią, zbliżmy się, doprowadźmy nasze przekonania, o ile tylko jest to możliwe, do ujednolicenia, a zachowajmy jedynie szczegóły, które nas obecnie rozdzielają. Owe szczegóły dotyczą wprawdzie w większości przypadków podstaw chrystianizmu, lecz nie wydają się one tak bardzo doniosłe, skoro różne grupy współdziałają w celu zewnętrznego złączenia. Rozsądniejsi wśród nich przyznają, że istnieje tylko jedna prawda i należy ją wspólnie zachować, lecz prawdą jest Chrystus, co pozwala nam poznać Duch Święty przez Słowo Boże. Aby umożliwić zbliżanie różnych wyznań, trzeba ujednolicić swoje poglądy co do następujących zagadnień. Po pierwsze, boskości Chrystusa, Jego człowieczeństwa, a nawet Jego historycznej egzystencji, jak też faktu Jego zmartwychwstania, zbawienia ludzi na podstawie tego doskonałego dzieła, inspiracji Pisma Świętego, znaczenia krzyża, wiecznego sądu, usiłuje się nawet przedstawić jedną prawdę, która mogłaby być przyjęta przez wszystkich, co grozi oczywiście jej zniekształceniem. W rzeczywistości, świadomie czy też nie, ale wszystko to, co się czyni, jest uchylaniem się od ścisłego przestrzegania prawd zawartych w Słowie Bożym. Zacytujemy tutaj słowa pewnego ortodoksy. Pioniera ruchu ekumenicznego.
Ci, którzy szukają społeczności w modlitwie i jedności miłości, będą braćmi zespoleni w miłości, chociaż w wierze są rozdzieleni. Odpowiadamy pismem według ich litery i w ich duchu. Czy rozdzielony jest Chrystus? 1 Koryntian, 1 rozdział, 13 werset. A następnie, abyśmy się wszyscy zeszli w jedności wiary i poznania Syna Bożego. Jak mówi list do Efezjan, 4 rozdział, 13 werset. Nie jest więc naszym zadaniem bojować o wiarę raz świętym podaną, a właśnie jest, jak uczy list Judy, 3 rozdział. Czyż Słowo Boże nie jest już prawdą, jak mówi Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 werset. Miłujmy braci, oddajmy każdemu należną mu cześć, jak mówi pierwszy list Piotra 2,17. Oby Bóg nas tym udarował. Ekumenia pozostanie. Napisano bowiem, wszystko u was niech się dzieje w miłości, a także stójcie mocno w wierze. 1 Koryntian 16, 14 i werset 13. Wiarę rozdrabniać, aby na jej rozwalinach zjednoczyć ludzi, twierdzić, lepiej żyć i przy tym zatkać źródła życia, spekulacje ludzkie, podnieść do rangi prawdy Bożej, Biblię krytykować i dzielić na części, zamiast się jej poddać. Czy prawdziwy chrześcijanin chciałby istotnie przyłożyć do tego swą rękę? Publicznie oświadcza się, że chodzi o połączenie tych wszystkich, którzy wzywają Pana w jeden powszechny Kościół. Lecz jakież sprzeczności tkwią w samym tym wezwaniu? Apostoł Paweł zaleca Tymoteuszowi przyłączyć się do tych, którzy wzywają Pana z czystego serca, nie do tych, których serca są lepsze niż innych i nie do tych, którzy czują się wyżsi niż inni, bynajmniej, ale dołączyć się do wierzących, będących posłusznymi Słowu i pozostających z dala od niesprawiedliwości. Pewna sprzeczność polega z drugiej strony także na tym, co się rozumie pod pojęciem Kościoła powszechnego. Mówi się o nim w mglisty sposób. Widzi się w rzeczywistości tylko zewnętrzne ciało, któremu nadaje się w tym świecie imię Chrystusa, lecz które Pan nie może uznać jako swe własne ciało, mające chociaż na ziemi niebieskie powołanie. Mówi się także, że istnieje niewidzialny Kościół i widoczne kościoły, a te właśnie chce się zjednoczyć. Lecz w co? W niewidzialny Kościół? Tu już znajdujemy się w całkowitej sprzeczności i daleko od prawdziwego Kościoła. Jedni mówią o zjednoczeniu kościołów przy zachowaniu ich odrębności, a więc pozostałyby różnice i sprzeczności wewnątrz uznanego niewidzialnego Kościoła. Inni skłaniają się do tego, by złączyć kościoły w jeden uporządkowany superkościół. Niektórzy znowu chcieliby widzieć je w jednym wszechobejmującym systemie, przy czym nie byłoby już mowy o niewidzialnym kościele. Lecz w każdym przypadku jedność jedynego ciała utworzona przez Ducha Świętego, jak czytamy w 1 Koryntian 12, rozdział 12, wersety 12-13, bywa uporczywie pomijana. Wygląda to na uskarżanie się na to, że woda w niektórych kanałach została w rozmaity sposób zabrudzona i zanieczyszczona przez odpadki różnorakiego pochodzenia, wobec czego dochodzi się do wniosku, że zanieczyszczoną wodę trzeba zebrać, aby znowu
odnaleźć czystą wodę. Jedynym wyjściem byłby jednak powrót do samego źródła, do Chrystusa. Różne stanowiska wyjściowe w dążeniach do zjednoczenia kościołów. Różne stanowiska wyjściowe w dążeniach do zjednoczenia kościołów. Ewangeliczni. Pewna liczba kościołów i denominacji odrzuca skrajne dążności, a pozostaje przy istniejącym stanie rzeczy. Wprawdzie uważają ten stan za niezadowalający, lecz mimo to nadal trwają w oddzielnych grupach. Wspólnie przygotowują się do pewnej działalności, przede wszystkim zaś do ewangelizacji, przy czym sądzą, że jest koniecznością, aby każda grupa zachowała swą własną organizację. Oby ci mili wierzący, którzy są z tym związani, rozważyli dobrze zasięg wypowiedzi jednego ze swoich współwyznawców. Nawiązując do Kongresu Związku Ewangelicznych Chrześcijan skupiającego różne denominacje, ów delegat opisuje niezwykle wzruszający widok Kościoła Jezusa Chrystusa, różnorodny w swoich ludzkich organizacjach i kulturalnych kształtach. Lecz w sposób jednomyślny i braterski zgrupowany w koło swojej oczywistej głowy Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela wierzących. Czy jesteśmy upoważnieni Kościołowi Jezusa Chrystusa nadać ludzką organizację i osobliwe kulturalne kształty? Nie wystarczy słowo ze swoimi naukami? Czyż potrzebuje ludzkich zarządzeń i tradycji? Rzym. Inne jest ustosunkowanie się Rzymu. Rzymski Kościół zwie się katolickim i apostolskim. Kościół prawosławny, podzielony na narodowe i samorządowe kościoły, prawie ograniczony wyłącznie na wschód, ma takie same zapatrywanie jak Kościół rzymski. Twierdzi, że przedstawia jedyny kościół, rości sobie prawo do powszechności, do apostolskiej autentyczności, a nawet utrzymuje, że posiada wierniejszą tradycję i wznioślejszą liturgię niż katolicy. Zbrania się uznać zwierzchnictwa biskupa rzymskiego, papieża. Zresztą wzywa też Marię i świętych. Roszczenia, że przedstawia jedyny kościół, są w dziwnej sprzeczności z jego przedstawicielstwem w Ekumenicznej Radzie Kościołów. Kościół rzymski uważa się wyłącznie za jedno ciało. Jak okropne jest samo oszukiwanie się tych, którzy myślą, że będą mogli zatrzymać swe nauki i kościelne formy po połączeniu się z Rzymem, albo którzy spodziewają się, że Rzym się przeistoczy, aby dojść do porozumienia i jedności z ruchem ekumenicznym. Kościół rzymski uważa się wyłącznie za jedno ciało. Jak okropne jest samo oszukiwanie się tych, którzy myślą, że będą mogli zatrzymać swe nauki i kościelne formy po połączeniu się z Rzymem, albo którzy spodziewają się, że Rzym się przeistoczy, aby dojść do porozumienia i jedności z ruchem ekumenicznym. Rzymski Kościół ma swą własną ekumenię. Uważa się za główny Kościół, za jedynego spadkobiercę i kontynuatora Kościoła Apostolskiego. Utrzymuje, że tylko za jego pośrednictwem dusza może znaleźć Boga. W swej głowie papieżu widzi zastępcę Jezusa Chrystusa i uznaje go za nieomylnego, co stanowi jeden z dogmatów kościelnych. Jest okazałą instytucją mistrzowsko kierowaną i powołaną według własnego mniemania w celu opanowania świata. W istocie Kościół ten ubóstwia sam siebie i
nakazuje jako pierwszy obowiązek bezwarunkowe posłuszeństwo wobec swoich własnych rozporządzeń. Taki Kościół pod słowem jednoczenie może rozumieć tylko gromadzenie członków w obrębie swojej własnej owczarni w cudzysłowie dom ojcowski, jak niedawno między innymi wspomniał papież, zbieranie wszystkich tych, których nazywa teraz odłączonymi braćmi, a przez całe wieki zwalczał ich okrutnie jako kacerzy, umie się dostosować. Jeśli zajdzie konieczność, zmieni te lub inne zarządzenia, aby tylko umocnić całość i odłączonym chrześcijanom przedstawić pewną interesującą perspektywę i ułatwić im szczery powrót do prawdy i miłości, do mistycznego ciała jedynego Kościoła katolickiego. Homilia papieża Pawła VI w dniu koronacji 1 czerwca 1963 roku. Lecz pomimo pozornego wpływu orientacji postępowej, czyli przystosowanie się do nowoczesnych pojęć, na orientację konserwatywną, czyli nieustępliwe trwanie przy dogmatach, rzymski Kościół zaprzeczałby sobie, gdyby zaniechał swej tradycji, hierarchii oraz takich dogmatów jak nieomylność papieża, rzeczywista obecność Chrystusa w ofierze mszy, wstawiennictwo świętych, kult Marii, niepokalane poczęcie i w niebo wstąpienie dziewicy, Maria jako pośredniczka łask i tak dalej. Jakżeby druga połowa chrześcijańskiego świata, a więc ci, którzy sprzyjają prądowi ekumenicznemu, mogła takiej potędze przeciwstawić czystą naukę? Widzieliśmy, że zamiast uzgodnić, by odrzucić wszystko, co nie ma podstaw chrystianizmu, oddają się nadziei, że na gruncie dwuznacznych sformułowań mogą istnieć obok siebie najróżniejsze zapatrywania, które zaledwie można nazwać chrześcijańskimi prawdami, a raczej należy je określić jako religijne pojęcie i to w jak najszerszym rozumieniu. Jak można się oprzeć w chłonięciu przez Rzym bez zdrowej i mocnej nauki? Czyż nie dostrzega się już teraz na przykładzie soboru, jak Kościół kładzie rękę na ekumenię, podobnie jak potężny okręt przyciąga swym śladem lekkie czółno? Gdzie jest miejsce tych, którzy by chcieli pozostać wierni? Z jednej strony są więc kościoły, które przyznają, że prawda jest czymś relatywnym i które swoim stanowiskiem zaprzeczają jedności prawdziwego kościoła. Z drugiej zaś strony istnieje kościół, który zwie się jedynym kościołem, a wszystkich innych chrześcijan uważa za odszczepieńców, prawosławnych Anglikanów lub za kacerzy, protestantów w ogólności. Miejsce wiernych, jeśli nie chcą akceptować błędu czy kłamstwa, nie jest ani tu, ani tam, lecz znajduje się poza wszelkimi organizacjami przy Chrystusie i przy Nim jedynie. Niech będzie Bogu chwała, że Pan i w Tiatyrze widzi pewną liczbę chrześcijan będących Jego sługami, a także i w Sardziech są tacy, którzy nie pokalali szat swoich. Nawet i w Laodycei istnieją serca, które otwierają mu drzwi, lecz jakakolwiek może być liczba tych wiernych, nie zmienia to niczego w stanie zgromadzeń rozmaitych organizacji kościelnych, które w końcu zostaną osądzone. Kilka niebezpiecznych złudzeń. Nie pozwólmy się zwodzić. Aby tu, na ziemi, osiągnąć pewną widoczną jedność wszystkich wierzących, napotyka się na dwie nie do pokonania przeszkody. Pierwszą jest ta, że niektórzy z wierzących zostają poza społecznością Bożą, ponieważ Pan zna tylko prawdziwych wierzących, a druga jest tej samej natury, gdyż w nieunikniony sposób tylko zwykli wyznawcy zostaną włączeni do widocznej jedności. Albo uznaje się tylko stronników pewnej oddzielnej nauki, którzy w jednakowy sposób mówią szybolet, to byłaby sekta. Albo przyjmuje się wszystkich ochrzczonych, a wtedy byłby to kościół wielkiego mnóstwa. Rzeczą znamienną jest fakt, że działacze ekumeniczni nie głoszą odrodzenia duchowego
I to z powodu wzrastającego zaniedbywania podstawowych praw zbawienia. Podstawą całej ekumenicznej akcji według wyrażenia użytego na jednej z narad zjazdu Rady Ekumenicznej Kościoła w Montrealu z 12 lipca 1963 roku jest istnienie gminy ochrzczonych. Jak wiele jest zawiedzionych ludzi, którzy wierzą, że weszli do Królestwa Bożego, a nawet uważa się ich za takich, nie są jednak na nowo i z ducha narodzeni. Czy jest rzeczą możliwą, by w tych warunkach służba Boża mogła być według Słowa Bożego? Wybitnym rysem znamiennym dla Rzymu i stopniowo rozciągającym się coraz bardziej na wszystkie kościelne organizacje, mimo że są one tak różnorodne, jest troska o ziemskie wpływy. Człowiek wszędzie pyszni się, a przez to pozbawia się panowania Chrystusa. Kościół, tak jak się go rozumie, zajmuje pierwsze miejsce przed Chrystusem. Widzialny, uniwersalny Kościół, o którym się marzy, a którego ze zrozumiałych powodów nie można dokładnie opisać, ogląda się jako jedną wielką ziemską instytucją. Rzeczą oczywistą jest, że kościoły coraz więcej są zaabsorbowane zagadnieniami tak ekonomicznej, jak i społecznej i politycznej natury, jakby ich zadanie ograniczało się jedynie do tego, czy by trafnie rozwiązać te problemy, a przy tym odsuwa się na bok pismo i zapiera swego charakteru pielgrzyma. Wszystkim ludziom dobrze czynić nie oznacza przecież, by mieszać się w ich konflikty, czy do bólu wierzących z powodu rozdziału wśród chrześcijan nie dołącza się często i uczucie, że owe rozdziały są dla chrześcijaństwa ze względu na jego światową potęgę pewnym niebezpiecznym czynnikiem słabości. Zresztą jest to jedyna rzecz, która może pobudzać nominalnych chrześcijan. Widzą oni w Kościele pewien ustrój tego świata, a w chrystianizmie korzystny element moralny. Chrześcijaństwo jest zalane przez ateizm i przedsiębierze się wszystko, aby je ukształtować mocniej, jak kiedykolwiek dąży się także do przeciwdziałania owym zagrożeniom za pomocą łączenia się. Warto napomknąć, że wiele pobożnych, lecz źle pouczonych dusz żyje nadzieją, iż cały świat będzie nawrócony przez Ewangelię łaski. Kościół zaś obejmie całą ludzkość i w ten sposób Królestwo Boże zostanie ustanowione. Jest to zwodnicza idea, ale niestety nie zważa się na pouczenie Pisma. Ono przecież wskazuje wyraźnie prawdziwy Kościół jako oblubienicę obecnie odrzuconego Chrystusa, który jeśli nadejdzie chwila, zachwyci, zabierze, pochwyci ją do siebie i wtedy obejmie władzę, aby na ziemi ustanowić Królestwo Sprawiedliwości i Pokoju, aby zaczęło się wtedy nowe przymierze na ziemi. I jednak to się stanie przez sąd żywych na ziemi, o czym czytamy w Mateusza 25, rozdział 31 do 34 wersetu, 2 Tymoteusza 4, rozdział 1 werset, 2 Tesaloniczan 1, rozdział 8 do 10 wersetu. Obecnie Chrystus siedzi po prawicy Bożej, oczekując, aż Bóg położy Jego nieprzyjaciół jako podnóżek u stóp Jego, lecz aż do tej chwili Bóg ofiaruje człowiekowi swoją łaskę. Świat jednak nie chce nic o tym wiedzieć. Zbawieni są wyrwani z teraźniejszego złego świata, jak mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, 1 rozdział, 4 werset. Oni uszli zgubie, która jest na tym świecie, o czym mówi 2 Piotra, 1 rozdział, 4 werset. I nie są ze świata, jak mówi Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 16. Co mówi Pismo o przeznaczeniu chrześcijaństwa? Zaniedbanie świadectwa przez Kościół jest wynikiem tego, że zapomniał on o swym niebiańskim powołaniu. Poruszamy skryte przyczyny stanu, w jakim znajduje się chrześcijaństwo. Kościół zapomniał, że jego powołanie jest niebiańskie.
dzięki swemu powołaniu i jej wykupieniu miał być w tym świecie cudzoziemcem. Jednak zadomowił się na ziemi, swoją nadzieję zwrócił całkowicie lub częściowo w kierunku doczesności i w ten sposób stracił z oczu nadzieję swego powołania. Kościół dopuścił, aby świat wtargnął do jego wnętrza i się z nim połączył. Ten chwast wyrósł razem z pszenicą. Roszczyn sprawił, że ciasto sfermentowało. Ziarno gorczycy stało się wielkim drzewem, które służy ptakom niebieskim do mieszkania. Wszelkie fałszywe nauki wtargnęły do kościoła. Wielkie zastępy zwą się chrześcijanami i to bez posiadania życia z Boga. Zeświadczone, rozwijające się w różnych formach chrześcijaństwo przywłaszczyło sobie niesłusznie imię Kościół. Będzie ono sądzone przez Pana Jezusa Chrystusa odpowiednio do tytułu, którym się ozdabia. Nie jest ono prawdziwym kościołem, lecz zgromadzenie, które niestety zawiodło w wykonywaniu otrzymanego poruczenia, znajduje się wciąż jeszcze wśród chrześcijaństwa, jednakże jest znane przez Pana swą głowę, który zajmuje się nim w wierności i w troskliwości. Nieprzyjazny człowiek to uczynił, ponieważ słudzy spali. Tak jest powiedziane w podobieństwie o chwaście, jak mówi Mateusza 13 rozdział 24 do 30 wersetu. Gdzie więc znaleźć środek zaradczy? Dopuśćcie obojgu z połem rość do żniw. Co człowiek zepsuł, nie może być naprawione, lecz istnieje jeszcze możliwość postępowania zgodnie z tym, co pozostało. Nie chodzi o to, by wznosić Kościół pierwszych początków, lecz tylko o to, aby istniejący Kościół, jak Bóg go widzi, za jego pomocą, za pomocą Boga, żył odpowiednio do pouczeń jego łaski. Obecny stan rzeczy nie musi nas dziwić. Został on zapowiedziany przez apostołów. To zło rozpoczęło się już za ich czasów. Następnie coraz bardziej się nasilało. Odstąpienie od pierwszej miłości, jak widzimy, efeski kościół dostał takie pouczenia w objawieniu rozdział 2 i 3. Wstrzymane przez prześladowania zeświadczenie Smyrna, które potem w całej pełni nastąpiło Pergamon. Bałwochwalstwo połączone z wyznaniem chrześcijańskim w łonie rozległego, zepsutego i żonnego władzy systemu Tiatyra, martwy formalizm, któremu znowu podlegali ci, którzy opuścili ów system, Sardes, mała moc wiernego i wzgardzonego świadectwa Filadelfia, duchowa pycha usuwająca Chrystusa, Laodycea. To rozdziały bardzo smutnej historii i rozpatrywanej z punktu widzenia dzieła ludzkiego, lecz zadziwiającej w spojrzeniu na pobłażliwość i stałość Boga, tego, który przechodzi się wśród 7 złotych świeczników. Jest on gotowy przyjść, aby sądzić Jezabel i swoich, by jako złodziej zaskoczyć Sardes i z ust swych wypluć Laodyceę, ale także, aby zgodnie ze swymi obietnicami wynagrodzić zwycięzców. Lecz czas Pana jeszcze nie nadszedł. Bóg nie odsunął jeszcze chrześcijaństwa, mimo że stan jego jest tak poważny, a odpowiedzialność wielka. Jest ono dotąd przedmiotem jego pobłażliwości. Udzielane zaś upomnienia mają doprowadzić chrześcijan do pokuty, lecz odstępstwo ich zaznacza się coraz więcej pomimo pozornego odżycia, szumnych zapewnień i różnorakiej działalności, a nawet świadectwo Filadelfii bierze udział w tym odstępstwie, lecz nic nie upoważnia jej do zrzeczenia się zachowania słowa, jak mówi objawienie 3 rozdział 8 do 10 wersetu. Przeciwnie, słuchajmy tego, który powiedział: oto idę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej, jak mówi werset 11. Po zachwyceniu kościoła odstępstwo zostanie dokończone. Po zabraniu kościoła odstępstwo zostanie dokończone. Po pochwyceniu kościoła odstępstwo zostanie dokończone.
Uważny czytelnik Nowego Testamentu może się przekonać, że rozstrzygnięcie nastąpi nie przez triumf Kościoła odnowionego na ziemi, lecz przez przyjście Pana, który weźmie najpierw swoich przez pochwycenie, zabranie, zachwycenie na powietrze, a potem będzie sądził ludzi mieszkających na ziemi. Stanie się to w Dzień Pański, jak mówi nam 2 Tesaloniczan, rozdział 2, i nie przyjdzie ten dzień, ażby pierwej przyszło odstąpienie, jak mówi werset 3. To znaczy zaparcie się wiary chrześcijańskiej przez tych, którzy jeszcze na jakiś czas zachowają wspaniały kształt budowli chrześcijaństwa. Równolegle do tego odbywa się zaprzeczanie istnienia Boga Izraelskiego przez Żydów powracających do swojej ziemi, a wtedy objawiony będzie on gwałciciel prawa, jak mówi 8 werset. Człowiek grzechu, werset 3, nazwany także antychrystem. Odstępstwo przybiera obecnie coraz bardziej na sile. Z szybkością posuwa się naprzód, lecz jeszcze nie okazuje się otwarcie. Będzie ono widoczne, gdy prawdziwy Kościół zostanie zabrany w pochwyceniu, zabraniu, zachwyceniu. Rozwój religijnego wyznania pozbawionego życia nie jest jeszcze skończony. Dojdzie do tego dopiero wtedy, gdy ten, który wstrzymuje, czyli Duch Święty, ustąpi z drogi, jak mówi werset 7. A także zniknie to, co wstrzymuje, jak mówi werset 6. Wszystko, co Bóg używa w swoim rządzeniu, aby ten rozwój odwlec. Lecz tajemnica bezprawia, która rozpoczęła się w czasach apostolskich, jest już gotowa uwydatnić się w jasnym dniu. Wszystko zostaje z zapałem przygotowane do wystąpienia tych, których nazywa się wielkimi aktorami ostatecznego przełomu, a ten będzie zakończony przez zjawienie się Pana w chwale. Wśród tych aktorów znajdzie się Babilon Wielki. Babilon Wielki. Jak dopiero co przypomnieliśmy, z chwilą, gdy prawdziwy Kościół zostanie zachwycony do nieba, zabrany do nieba, pochwycony do nieba, pusty, wielki dom na ziemi przybierze odświętne, ale zwodnicze pozory. Jedność tak zwanego chrześcijańskiego świata dojdzie wtedy do skutku, lecz tylko w wyniosłym, bogatym i podstępnym Babilonie, który w symboliczny sposób jest opisany w objawieniu rozdział 17, a którego wpływ i niezrównane bogactwa wylicza rozdział 18. Wspaniała rzymska budowla, imponujący organizm teraźniejszego świata, założony na mocnych fundamentach i trudny do wzruszenia, według słów pewnego miarodajnego historyka, pozostanie w swym całym przepychu wywierającym wielkie wrażenie. W łonie tego systemu, istniejącego kilkanaście wieków, w zupełnym religijnym chaosie, Babilonie, dokona się odstępstwo chrześcijaństwa. Prawosławni, protestanci, rzymscy, katolicy. Te wyrazy nie będą się liczyć. Na czole tej wielkiej nierządnicy jest napisane imię Tajemnica, Babilon Wielki. Babilon, imitacja oblubienicy, baranka, będzie ściśle połączony z nowo powstałym państwem rzymskim, falsyfikatem samego baranka. Babilon będzie sprawował na razie hegemonię nad światem. Dążenie to jako nić przewodnia przewijało się przez całą historię papiestwa. Babilon zasiądzie na szkarłatnym zwierzęciu, czyli na cesarskim Rzymie, jako miasto wielkie, które ma królestwo nad królestwami ziemi. Już w przeszłości posiadał on to królestwo raz w większym stopniu, raz w mniejszym. Potem na jakiś czas utracił je. Jednak przez ten odwrót jego religijna potęga wzmocniła się. Wzmocniła się tylko i obecnie wystawia swoją duchową wartość więcej niż kiedykolwiek w celu powiększenia swego znaczenia w świecie. Znowu jest gotowy ująć w ręce to królestwo, a nowa postawa, jak też nowa mowa jego głowy są odpowiednie do przyciągnięcia nowoczesnego świata.
i zdobycia z powrotem mas ludzkich. Naturalnie mówimy tylko o systemie, a nie o osobach i nie o działalności Boga, który posługuje się narzędziami, jakimi On chce i tak, jak On chce. Tak, że dotąd podstawowe prawdy chrystianizmu są głoszone, pomimo że mogą być one zniekształcane i zmieniane przez tradycje, które podnosi się do rangi Pisma Świętego, a nawet stawia się je wyżej. Z zasadniczych punktów prawd chrześcijańskich nic nie pozostanie, gdy będzie rządził Babilon. Pod pastorałem rzymskim zostanie urzeczywistniona jedność odstępczego chrześcijaństwa. Lecz wnet powie się o nim. W jednej godzinie spustoszał, jak mówi Objawienie 18, rozdział 19, werset. W jednej godzinie przyszedł sąd, jak mówi Objawienie 18, 10. Cywilna władza, czyli 10 rogów zwierzęcia, zniszczy go. Ci w nienawiści mieć będą nierządnicę i uczynią ją spustoszoną i nagą. Ciało jej żreć będą i spalą ją ogniem, jak mówi Objawienie 17, 16. Wyjdźcie z niego, ludu mój, mówi Objawienie 18, 4. Na to nie starczy czasu, gdy zapadnie sąd. Upadek Babilonu został dawno zapowiedziany, jak też wszystkie rzeczy, o których świadczył w zborach. Ten, który zapowiadał ten upadek. Jak o nich zapowiadał anioł posłany przez Jezusa, aby kto ma uszy, słuchał i pouczony przez prorockie słowo już teraz zajął takie stanowisko, do jakiego Pan Jezus Chrystus go wzywa. Nakaz z drugiego listu do Tymoteusza, rozdział drugi, aby oddzielić się od złego, ma charakter osobisty. Podano go po to, że jeśli kto się odłącza, to niechaj się schodzi z innymi na jedynie prawdziwym fundamencie. Wezwanie, by wyjść z Babilonu, skierowane jest do ludu, którego Pan pragnie zastać w stanie oczekiwania na samego siebie. Odłączenie od złego nie może polegać tylko na ustnym wyznaniu. Należałoby to odrzucić, jak wszystko inne. Wyznanie, że należy się do tych, którzy wzywają Chrystusa z czystego serca, jest twierdzeniem niebezpiecznym, bez pokrycia, zwykłą laodycejską chępliwością, przez co powiększa się smutną listę sekt, które Pan wypluje. Nie chodzi o to, by tylko powiedzieć, lecz tak, żeby pokazać, że nie z niepodzielnym sercem podąża się ku sprawiedliwości, wierze, miłości i pokoju. Czy tak jest z nami? Chodzi tu o tych, którzy mają powód dziękować Bogu, że pozwolił im zrozumieć i wcielić w życie prawdę o Kościele według Słowa Bożego. Uniżając się, przyznajmy, że to proste i otwarte świadectwo, do którego zostaliśmy powołani, składamy za słabo lub wcale. Jeśli Pan pozwoli nam jeszcze raz usłyszeć swój głos, aby przypomnieć nam o swojej obietnicy i aby nas ostrzec, nie pozwólmy zamknąć sobie uszu. Ja przyjdę wnet, mówi on. Czy oczekujemy go? Słyszymy często wzruszające głosy chrześcijan mówiących o jedności. Strzeżmy się jednak, a byłoby to bardzo pożądane, żeby nad tym zastanowili się przede wszystkim młodzi, którzy są wystawieni na próbę, by sprzedać swoje prawo pierworodztwa. Abyśmy nie składali, nie skłaniali, nie schylali się ku zwodniczej jedności. W ten sposób cofniemy się na niepewną ścieżkę, na której chrześcijanie się jeszcze namęczą. My zaś, jak przez to zaszkodzilibyśmy tym szczerym duszom, a nie pomogli. Niech Pan nas zachowa od tego, aby się uważać za jedyny Kościół. W zależności i uniżoności trzymajmy się blisko Pana Jezusa, blisko Niego, abyśmy nosili charakter tych, którzy wzywają Go z czystego serca, przy zgromadzaniu się utrzymują prawdę Jego osobistej obecności, jak uczy nas Mateusza 18:20.
urzeczywistniają istniejącą jedność i doznawają takiego przedsmaku, jaki będzie we wspaniałości. Podążajmy naprzeciw Niego, uwielbionego Chrystusa, nadziei Kościoła, a nie Babilonu Wielkiego. Ku Babilonowi słowo o ruchu ekumenicznym.